W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Mamy niezwykłą okazję, aby doświadczyć szczególnej obecności Boga pośród nas. Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. We mszy świętej, kiedy będziemy słuchali Słowa Bożego, to sam Pan Bóg będzie do nas przemawiał. Będzie obecny pośród nas w osobie kapłana, który w Jego imieniu wypowie słowa: to jest ciało moje, to jest krew moja. I w ten szczególny, wyjątkowy sposób będzie obecny pośród nas Jezus Chrystus w swoim ciele i w swojej krwi. Wzbudźmy głęboką wiarę w Jego obecność, aby jak najowocniej przeżyć tę mszę świętą. Sprawuję ją za zmarłych, za świętej pamięci Jana Niskowskiego oraz zmarłych z rodziny Niskowskich, wypraszając dla nich radość życia wiecznego w niebie. Z pokorą uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Prośmy o oczyszczenie serc, abyśmy w sposób godny mogli stanąć przed Nim w naszej modlitwie. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, błogosławiamy Cię. Dzięki Ci się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Hilkiasza. Oblekę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu mego swego Ojca. Oto Słowo Boże. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Panie, Twa łaska trwa już wszystkie wieki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia są Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy obdarował, gdy nawzajem otrzymał odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ty jesteś Piotr Boga i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Każdy z nas w swoim życiu wysłuchał już setek homilii i kazań. Warto czasami zastanowić się nad tym, jakie one mają wpływ na życie naszej wiary, na naszą wiarę. Pewnie po ludzku patrząc, trudno jest sobie nawet przypomnieć, co było przedmiotem liturgii słowa w minioną niedzielę, co ksiądz powiedział w trakcie kazania. Taka jest niestety nasza natura, że bardzo szybko zapominamy. Może się tak zdarzyć, że życie będzie nam tak właśnie biegło. Kolejna niedziela, kolejna msza święta, kolejne słuchanie Słowa Bożego, kolejne kazanie i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, kazania, w których kapłani ich obowiązkiem będzie zagrzewać słuchaczy do chrześcijańskiego życia, mówić o wartościach, które płyną z wiary. Homilie, w trakcie których kapłani powinni wyjaśniać znaczenie Pisma Świętego, objaśniać jego fragmenty, bez wątpienia są szalenie ważne i potrzebne dla każdego człowieka, który pragnie rozwijać swoją wiarę, pragnie umacniać swoją więź z Chrystusem. Ale uważam, że powinny być też takie kazania, gdzie po prostu każdy z nas osobiście musi popracować nad tym, co ma do powiedzenia Panu Bogu i usłyszeć to, co będzie Jego odpowiedzią dla nas. Jak dzisiejszy dialog pomiędzy Panem Jezusem a Jego uczniami, a szczególnie świętym Piotrem. Powiedziałem na początku mszy świętej, że kiedy w trakcie liturgii czyta się Pismo Święte, to sam Pan Bóg do nas przemawia. Aktualizują się Jego słowa. A zatem, co mówi dzisiaj do nas Pan Jezus? Zadaje konkretne pytanie. A wy, za kogo mnie uważacie? Pyta Pan Jezus. Gdyby to pytanie zadać statystycznemu nastolatkowi, mam na myśli pewnie takich, którzy zapomnieli, jak wygląda droga do kościoła, a rodzice z pewnością nie są tymi, którzy by tę drogę im wskazali, czy sami z nimi poszli, pewnie powiedzą, że Jezus Chrystus jest jakimś panem z obrazka, kimś z figurki, kimś, w kogo wierzą jego dziadkowie. Dzisiaj Pan Jezus zadaje pytanie każdemu z nas. A wy, za kogo mnie uważacie? Musimy sobie odpowiedzieć, moi drodzy, na to pytanie, ciesząc się z tego, że jesteśmy w Kościele. Ale jeżeli nie będziemy konfrontowali się z tym pytaniem, nie będziemy szukali odpowiedzi, kim dla nas osobiście w życiu jest Pan Jezus, to pustynnienie, duchowe pustynnienie naszego narodu będzie postępowało. A zatem my, jako jeszcze wierzący i praktykujący, zawsze zaczynajmy od samych siebie, zadając to konkretne pytanie, kim dla nas w naszym życiu jest Jezus Chrystus?
dzisiaj wyznanie wiary popłynie z głębi naszych serc. Nie będzie tylko i wyłącznie recytowaniem wiersza, ale wyznaniem naszej osobistej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, naszego Ojca, który posłał jednorodzonego Syna jako prawdziwy chleb z nieba, abyśmy dzięki Niemu mieli życie wieczne, zanieśmy ufne prośby za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, aby przez pobożne i gorliwe sprawowanie Eucharystii przyczyniali się do budowania Królestwa Bożego w świecie. Ciebie prosimy. Za stanowiących prawo, aby w swoich decyzjach nigdy nie podważali prawa Bożego. Ciebie prosimy. Za pracujących na roli, aby sprzyjała im pomyślna pogoda i mogli cieszyć się owocami swojej pracy. Ciebie prosimy. Za zmarłych, bliskich naszemu sercu, polecanych w tej Najświętszej Ofierze świętej pamięci Jana Niskowskiego oraz zmarłych z rodziny Niskowskich, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki radowali się wiecznym szczęściem w niebie. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy przyjmując do swoich serc Najświętszy Sakrament, płonęli miłością do Boga i do każdego bliźniego. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, który obficie zastawiasz dla nas stół słowa i Eucharystii, wysłuchaj modlitw, które Twój lud pokornie do Ciebie zanosi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Moniką i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Ryszarda, biskupa Arkadiusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo to... Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jesu miłuj.
Módlmy się. Miłosierny Boże, przywróć tam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenie duszpasterskie. W najbliższą niedzielę z racji odpustu Matki Bożej Pocieszenia godziny mszy świętych ulegną zmianie. W kościele msze święte będą w przyszłym tygodniu o godzinie 7:30 i o godzinie 9:00 oraz na placu Suma Odpustowa pod przewodnictwem księdza biskupa Arkadiusza Okroja o godzinie 12:00. O godzinie 16:00 w kościele Nieszpory ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszamy. Dzisiaj o godzinie 15:00 w Szpęgawie msza święta dziękczynna za plony w ramach naszych gminnych dożynek. W przyszłym tygodniu adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu w środę po wieczornej mszy świętej do godziny 19:00 oraz w sobotę od godziny 17:00 do wieczornej mszy świętej. Od czwartku rozpoczynamy rekolekcję przed odpustem Matki Bożej Pocieszenia. Program znajduje się w biuletynie na stronie parafialnej oraz na Facebooku. Rekolekcję poprowadzi ksiądz Sławomir Laskowski z Lublina. Zapraszamy także na koncert chóru z parafii świętego Mikołaja w Gdańsku w najbliższą sobotę na godzinę 19:30. Chór wykona pieśni maryjne oraz akatyst. Ofiary na kwiaty do kościoła i dekoracje ołtarza polowego na czas odpustu parafialnego można składać w zakrystii do skarbony pod chórem lub na konto parafialne. Już teraz dziękujemy za wszelką pomoc okazaną nam w ramach przygotowań do odpustu. Prosimy także o przygotowanie ciast na poczęstunek dla pielgrzymów, których w tym roku będziemy podejmowali w domu parafialnym. Ciasta można przynieść w sobotę lub niedzielę rano do plebanii. Zapraszamy także osoby chętne do pomocy przy wydawaniu posiłków dla pielgrzymów. W niedzielę ta pomoc byłaby nam potrzebna od godziny 10:00 do 11:30. Zainteresowanych, mogących pomóc, prosimy o kontakt. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 16:30. W tym czasie także okazja do spowiedzi świętej. W sobotę o godzinie 8:00 nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, a po południu o godzinie 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i także okazja do spowiedzi świętych. Chorych ksiądz rekolekcjonista odwiedzi w sobotę po mszy świętej o godzinie 9:00, a w trakcie mszy odbędzie się również obrzęd namaszczenia chorych. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności świętej pamięci Eugeniusz Pek. Jego pogrzeb odbędzie się w środę o godzinie 10:00. Polećmy naszego zmarłego parafianina Bożemu Miłosierdziu. Powstańmy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieci.